Gabinet figur wioskowych. Rozmawiamy ze słynnym wioślarzem figurowym, mistrzem fryzjerskim Anatolem Sosnowcem. Panie Tolku, jeżeli tak wolno mi mówić do mistrza Sosnowca, co pan robi, że tak pan wygląda? Panie redaktorze, odpowiem panu z lekkim przymrużeniem oka. Nie rozumiem pytania. Rozumiem, panie Tolku. A co na to żona? Nie chciałbym zawieść oczekiwań kibiców, ale Niemcy są silni. Ale umówmy się, panie Tolku, wasz cykl przygotowań nie przewidywał porażki. No właśnie tym bardziej nasza ona zaskoczyła. Przyszła w najmniej oczekiwanym momencie. No, ale mówiąc żartobliwie, nie wszystko złoto, co się świeci. Tak, panie redaktorze, trafi pan dokładnie przysłowiowo kulę w płot. Czy jednak nie uważa pan, że brak wyręby i prostaka ułatwił wam zadanie? No, panie redaktorze, to są spekulacje. Ja jestem na zgrupowaniu z własnej woli i po każdej rozgrzewce ląduję w szpitalu. I to chyba mówi samo za siebie. Naprawdę czuję się mocny i nawet bez treningu mogę zejść z boiska w każdej chwili. Chłopcy mają do mnie zaufanie. Wydaje mi się, sądzę nawet, że trener zrozumiał, że o żadnym transferze nie może być mowy. Tu zaczynałem jako młodzik, tu chciałbym założyć klub z prawdziwego zdarzenia. Anatol Sosnowiec, jako znany społecznik, zobowiązał się w czynie społecznym do wybudowania drogi łączącej jego region z Balatonem. Panie Tolku, czy władze przyklasnęły tej inicjatywie? Tak, chciałbym to drogo podziękować kierownictwu zakładu w Sierpcu za udostępnienie mi bandaży i map. No, bez tego, wie pan, nie zrobiłbym ani kroku. Czego więc panu życzyć? Mówiąc pół żartem, pół serio, niczego. Dziękuję i życzę panu zdrowia. O, panie redaktorze, na to liczyć nie można. Jak to mówią, garba temu, to i w kominie ciemno.